17 stycznia 1784 roku w Krakowie, w dzielnicy Wesoła, rozpoczęły się eksperymenty ze wzlotem balonu. Inicjatorami byli krakowscy uczeni Jan Śniadecki, Jan Jaśkiewicz, Franciszek Szajt i Jan Szaster. W ciągu kilku miesięcy podejmowane były kolejne próby, które coraz częściej były udane. 1 kwietnia tego samego roku balon wzniósł się na wysokość około 4700 metrów i utrzymywał się w powietrzu przez 33 minuty. Pod względem liczby i jakości doświadczeń z balonami Polska w XVIII wieku znalazła się zaraz po Francji na drugim miejscu.